Marina Gdynia, Marina Gdynia, kajak wędkarski Morskie TV prosi. To jest niewymiarowy śledź, Filip, to jest kłusownictwo, weź to wyżej. Są dwa fajne śledziory, zobaczcie. Tak jak czuła. No ten jest ładny już. No oko. Witajcie, droga Gdynio, no więc tak, 6:30 teraz jest, do 8:00 jest parking gratis, natomiast 12 zł kosztuje to, żebyśmy sobie powędkowali do godziny, zobaczcie, 10:00, nie? Także tanio nie jest, ale myślę, że do 10:00 styknie, mamy niedaleko tutaj marinę, więc w razie czego się brykniemy i przedłużymy sobie. Tak ładnie, zobaczcie. Najdroższa tam nie ma. Tam jest Julo. Ostatnim razem jak byliśmy z Julem na rybkach, a nie ostatnim razem, bo jesteśmy z chwilę. To złamałem wędkę, ten Congress Tito Air. No i mówiłem wam, że kupiłem sobie pokrowiec. Zobaczcie, to jest taki oto pokrowiec. Moim zdaniem zarąbisty. Z tego względu, że chciałem zmieścić w nim dwie wędeczki. Ten Congress Tito Air, bo jedną mam takie nabolenie, a drugą mam lekką okoniweczkę i one się po prostu ładnie mieszczą. Ktoś tam mówił, że to się nie zmieści, bo kołowrotki są na tej samej wysokości i to się praktycznie zgadza, ale jedna wędka jest krótsza, zobaczcie, i ona ją można aż tak wysoko podrzucić, bo zobaczcie, ten dolnik kończy się tu, jeszcze tyle miejsca jest, więc spoko, te kołowrotki o siebie nie obijają się. To jest najważniejsze. No i w tym momencie chyba nie złamię tej wędki po raz drugi. Aczkolwiek cały czas kombinuję, co zrobić z tą szczytówką, bo trochę brakuje mi tej finezji, nie? W tej wędeczce, bo to taki ultralajcik. Dzisiaj jesteśmy na marinie w Gdyni. Filip już łowi. Nastawiliśmy się na okonie. No. Ale ponoć jest śledź, także mam też przywieszki śledziowe i będziemy walić na śledzia właśnie z tego mocniejszego sprzętu. A tam mamy dla jednego z patronów wyprawkę. A z tyłu mam full browarów, ciężkie to jak cholerka. Czy lepiej glizda, czy kreweta? A ty masz co? Ja mam taką dużą gumę. Filip ma dużą gumkę. A tu Julo łowi. U mnie kreweta. No właśnie, widziałem, że masz krewetę. Dobra, taka ciekawostka, bo widzimy, że odprowadzałem Julkowi okonie. On ma krewetę od gąsiorka. Zaraz też takową wrzucimy u mnie. Ja miałem gliznę i totalne zero, nic. W ogóle nie zainteresowane, nie? Także no, dzień do dnia nierówny. A na morzu taka sytuacja. Ponoć śledź się pojawił. Julek wczoraj tutaj był i trochę śledzia nałapał tam. No właśnie. Tak, my tu sobie gadu-gadu z Darkiem, a tutaj mamy profanację śledzia, co? Tak. Ja pier, co to jest? No oko. Śledź się pojawił? No, tak, znowu jest śledź. Dobra. Jest dokładnie to samo, na dropshota wchodzi śledź. Kto chce się pobawić, może się pobawić. Czyli myślisz, że wystarczyłoby ściągnąć to, co mamy na haczyku i będziemy łowić śledzie? No, załóż choinkę i... No, też mówiłem tak... zabrać. Ja mam na drugą... drugą wędkę wziąłem. Filip, na śledzia się nastawiamy, co? Dobra, to no idę. No bo nic się nie dzieje na ten, na dropa. Stanęło wszystko, nie? No to jakie... Być może nawet to wtedy wcześniej też śledź brał, nie? Aha. Co były te takie puknięcia, bo to podobnie było, nie? No dobra. W tym roku raz na śledziu, czy w moim porcie. Tak? I był? Raczej ja nie lubię tak, jak stoją... Ciasno. No, ja we Władysławowie w tamtym roku byłem, to tam było... No wiadomo, tam w jednym miejscu, gdzie brały, żeśmy sobie poszli tam gdzieś dalej i też brały. Nie brały tak jak tam, ale brały. Tak. Ale luźniej. We Władku jest luźniej, no. Więcej kilometrów niż... Aj. Ciasno, nie? No dobra, już zbroiliśmy Filipowi wędkę w przewieszkę śledziową. Tam chłopaki się też przezbrajają. Jo, jest śledzior. Pokaż śledziora. Przecież nie, no to jest dziecko śledziorowe. To musisz wyrzucić to. To nie ma wymiaru. Nie, to nie ma wymiaru. Dawaj. Trzeba wyciągać miarę? Filip łapie łoskaliki. Pokaż. To jest niewymiarowy śledź, Filip. To jest kłusownictwo, weź to wyrzuć.
jesteśmy na marinie w Gdyni i zobaczcie, mamy taki desperados i tutaj się odkręca, zobaczcie, i leje nam się piwo. Joki czat. Dobra, tak w praktyce to piwo jest u mnie w plecaku, oczywiście morskie fule. Idziemy do kolegi. Krzysiu właśnie się uzbraja, jak damy mu się uzbroić, tak weź wsadź tą szczytówkę i zaraz poczęstujemy go morskim fulem naszym. Będzie mi lżej to nosić, bo cały plecak ma morskich fuli. Choć dzisiaj by się przydało chyba bardziej grzane wino, bo piździowa jest niezła, nie Darek? Tak, tu u góry, tu u góry. My byliśmy przygotowani, jutro przyjechać. Zobacz, on już idzie ze śledziami, nie? To jest ja pierniczo. Jeszcze nie zdążył browara odpalić. Są i mamy morskie fule. I prawidłowo. W pracy nie pijemy, nie? Nie. Dlatego to są to nie praca. Ja. Dlatego w niedzielę to... W niedzielę można. W niedzielę się nie pracuje. Julo, lubisz śledzie? Jeść to. No, tak słowiem, no... Jak mówię, jak czasami nic nie ma, no to... No. Nawet śledź trochę ucieszy. No jest, płynął, więc... Na razie można się troszeczkę pobawić. Te śledzie, które tutaj mamy, łowimy, to ogólnie są takie mniejsze, nie? Mniejsze, chociaż no teraz miałem, powiedzmy, tej wielkości są, ale no wczoraj takie duże. Takie już duże, ładne były też. Ja nie? Myślałem, wiesz, że to jest jakaś podgatunek, jakaś inna ławica, nie, bo nie. Faktycznie jak się wypłynie, wiesz, trochę dalej, tak 2-3 mile morskie w głąb morza, to wtedy masz takie większe te śledzie są. Tak mi się wydaje, łowisz takie bardziej... No takie jednolite właśnie, takie dłuższe, nie? No tak, no wszystko zależy od stada, nie? No tutaj to raczej mniejsze są, nie? Nie ma co się oszukiwać, zresztą mamy listopad, tak, a nie wczesną wiosnę, nie? No i dobra, i te śledzie, słuchaj, po co wpływają do mariny? No na pewno nie... Zagubione? No nie, no chowają się normalnie, nie? No za żarciem oczywiście, no nic innego, nie? Tu ich nie zwabia. To jest coś, czego nam brakuje przez ten zakaz spinningu portowego, nie? Bo to jest właśnie taki okres chyba najlepszy, to nam zabrali. Na śledzie. Na śledzie? No tak, no ogólnie zły nie jest, nie? Wiadomo, jak one wpłyną. I tak moim zdaniem to się do okresu tam marca, kwietnia, no to i tak się nie ma, nie? Bo wtedy jak wpływają te takie no, sensowniejsze ławice większych śledzi, no to się można nałapać, nie? No ważne, żeby to robić z głową przede wszystkim, tak? No i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bo czasami jak się patrzy na to, jak są te śledzie wyciągane, to no. Widziałem choinki po 15 sztuk. Nie? Tak się da, myślisz? No. Tutaj nawet takiej głębokości nie ma. No, nie, ale no są miejsca, gdzie szarpią tak, nie? Przemysłowo. Tak się makrele łowi, nie? Na takie długie właśnie zestawy z dużo haczyków. I wiem, gdzieś widziałem taki film, nie? Że łowią właśnie z łódki tak makrele na takie naprawdę długie przypony z masą haczyków, nie wiem, że 100, 200 może, nie? No tak, tylko to już tak trochę... No to rybacy, nie? No to tak, już rybacy, to już nie wędkarze, nie? To jest taki połów bardziej rybacki. O, ten jest taki fajniejszy, taki sensowniejszy. No dobra, ale to tak też jest jak ze wszystkimi rybami, że czym większa ryba, tym większy tych toksyn ma. No bo to w tłuszczu, nie? Się odkładają chyba te wszystkie toksyny. No ale że tak powiem, nie znam takich badań, jeśli chodzi o ryby Bałtyku, które ta ilość toksyn byłaby zagrażająca, nie? Aha. No mówili, że kobiety w ciąży ponoć mają nie przesadzać z jakimiś tam rybami, chyba makrelami akurat. Bo tam chodziło właśnie o ten tłuszcz. Dobra. No, niech mój uśmiech będzie, że tak powiem, najlepszym podsumowaniem. Poleciałem po wędkę i Filip złowił mamę tego śledziora, co przed chwilą złowił. Okej, no ten jest ładny już. To zaczyna już ładnie, słuchaj, wyglądać. I na całej długości tak widzę, że coś się dzieje, nie? One biorą tutaj przy samym tym pirsie, czy dalej? Tam dalej. Aha. I dopiero jest ten, nie? Ściągasz. Ściągam. Okej, okay, jest jeden. O! Okej, okay, no. Tu jest coś więcej. Albo duży śledzior. O. Aha, o, dwa śledziory. No i zaczęło padać. Masz? Poczekaj, będziesz miał więcej śledziorów. Posłucham, jednego. Yeah.
Filip lubi łowić pojedyncze ryby. Ja natomiast robiłem... Co? Ja tu jestem na okonie. Na przyszedł na okonie. Inny kolor okonia to jest. Tak, to są takie okonie wyblakłe. Bo w tym roku nie było lata i one się nie opaliły, nie? Słuchajcie, deszcz zaczyna padać. Czyli jest ogólnie sympatycznie. Tego, żeśmy się nie spodziewaliśmy się tego deszczu, co? Nie, absolutnie. A ja do Jula jeszcze pisałem. Julo, będzie padać, bo nie wiedziałem jak się ubrać. No ja akurat mam ten strój Grafa, co jest tam nieprzemakalny. Byliśmy tutaj w zeszłym roku, nie? To tak padało, że ho-ho, nie? No tak, no ale widać miało nie padać, ale tradycja musi być podtrzymana, nie? Musi być, no. Julo, co zrobić, żeby pełną choinkę mieć? Co zrobić, żeby mieć pełną choinkę? Jak przede wszystkim, jak złapie, poczujemy, że złapał pierwszy śledź, no to nie wyciągamy od razu, tak? No bo to jest podstawowy błąd. Bo ta ryba lubi, jak tam się błyszczy, coś się rusza, także jeszcze sobie tam pociągamy i się trafi, jak się dobrze trafiło, jak napłynęły to. No właśnie pytanie, czy podciągamy, bo ten śledź już robi takie duże zamieszanie w tych naszych haczykach, że to już powinno wystarczyć reszcie, no samo nie? Sobie tak, ale to nawet samo delikatnie, tam zawsze tak szutóweczką tylko. No i też zaraz Julo wyciągnie kolejne śledziory, to zobaczymy. On ma zamiast ciężarka, ma błystkę na końcu, co też pokazywaliśmy wam tam w odcinku, nie wiem, 6 lat temu. I to dodatkowo wabi, nie, te śledzie? No tak, ja mam taką, zobaczcie, zaraz wam pokażę, najzwyklejszą Jacksonową 15-gramową błystkę. I tyle, ważne, żeby to w wodzie to fajnie widać. O. Jednakże to te... No, wygląda jak szósty śledź. No, dokładnie, nie? Oczywiście... No tak, nie ma kotwiczki. Nie ma żadnej kotwiczki, żeby nie było, tak? Bo to... Pozdrawiam tych z kotwiczkami. A byliśmy we Władysławowie na spinningu portowym, tych zawodach, które kończą sezon. To na przywieszki śledziowe małe okonie wchodziły, na potęgę ludzie łowili. Co to ty myślisz? To ten mały okoń po prostu też żeruje na tak małych przynętach, no jak śledź, tak, nie? Tak, tak. No i go pobiło, więc nic dziwnego. No dobra, jak prowadzić przynęty na śledzia? Technik to jest, jajku. I tu wszystko zależy. Czy ktoś ma jeszcze, że tak powiem, wypaczenie z łapania dorszy na kutrach, nie? Tak. No od razu widać, nie? Czy ktoś jest wstyd, nie? Czy jednak takie spinningowe i bez tego, nie? Róży tak naprawdę, moim zdaniem, to nie ma najmniejszego znaczenia. Jak jest, to i na patyk weźmie, nie? A witam ponownie południowy salochron, później pilotowe i z pilotowego południowy do mariny. Jedziemy. Śledź fajny, no. I leci. Kolejny do kolekcji. No i fajnie, trochę kropi, ale trochę kropi. Miejmy nadzieję, że to się tutaj nie rozpędzi. Zobaczymy, są dwa fajne śledziory, zobaczcie. Tak jak czuwa. No bo też jak dłużej trochę trzymasz, to też jest opcja, że się wypną, nie? Tak, wiadomo. Ale to czuć, za każdym razem jak się wbije. No patrz, łowię w tym samym... O, dwa są, no. Ty, trzy, ładnie. Trzy śledzie, ładnie. No i to tak powinno właśnie wyglądać, nie? Dobra, Julo jak zarzucał na dropshota, to złapał oko śledzia. No, złapałem oko śledzia, to teraz jest śledzie. Bo był zapys zapięty. Ja cię kręcę, ty no zobacz. Ty, to ich tutaj nie ma miliony chyba. Nie, no to jest jedno statko, które tutaj pływa, nie? Aha. W tej części, po prostu my zauważyli, że to są takie przerwy, nie? Tak. Takimi interwałami one tutaj wpływają, także no łapiemy cały czas to samo. Ty, ale zobacz, jakie to jest szczęście, nie? Żeby złapać tego śledzia. No. No to widać, że to świeżo było to oko. No świeżo oko, tak. No. Szok. Kolejny śledzior. Ty, ja może zadzwonię do mamy się spytam, czy ona chce śledzie, co? No, bo tak dajemy wszystko Julowi, nie? A może później żona mnie przechści, że ja cię kręcę, nie? Śledzie ona lub. No i Filip, warto chyba jak się idzie na śledzie mieć coś do wytarcia rąk, nie? A mamy taką szmatkę, kupiliśmy ją z Władka, w zasadzie moja żona kupiła. Ona jest na tyle fajna, że ona jest taka sucha, nie? I zobacz, jak fajnie ściąga te łuski i one odpadają od razu. No jeszcze raz strzepać. O,
tego też latam. No i jest, nie ma żadnych łusek, nie? Czad, z czego to jest ta szmatka? Weź tutaj zerknij na tą metkę. Może coś jest na napisane. Będzie metka. Poliester. Zrobię ci zdjęcie na miniaturę. Daj go tak, tylko wyżej go daj, tak żeby ciebie widzieć. O, tutaj, tu, w tą stronę. O, właśnie. Będą śledziory z Julem. Okej. Okay. Podsumowując ten dzisiejszy krótki wypad na te śledzie, to po pierwsze, należałoby mieć faktycznie tą błyskę, wahadłówkę jakąś, blachę w każdym razie, zamiast obciążenia, to Julo właśnie coś takiego ma i łowi więcej śledzi, zdecydowanie. Dwa, to tak jest łowienie w miejscu, mało daje, lepiej rzucać dalej i ściągać, czyli ten wachlarz jest mimo wszystko przydatny. Trzecie, prowadzenie to tak jak Julo powiedział, to obojętnie jak będziecie prowadzić, to i tak będzie dobrze. Tutaj dzisiejsze śledzie biorą bardziej przy dnie, natomiast faktycznie jak łowimy we Władysławowie, gdzie jest głęboko strasznie, 12 metrów załóżmy, to bywa różnie, nie? Bywa, że one po prostu biorą gdzieś wyżej w toni, to wtedy trzeba po prostu się do tego dostosować. Jeżeli chodzi o wędki, to mamy tutaj wędkę do 16 gramów, Conger Sito Air. No i ona przy ciężarku 20-gramowym jest dosyć ciężkie to prowadzenie. Ale ja mimo wszystko bym wybierał krótsze wędki lepiej niż dłuższe. Natomiast pamiętajcie, że do łowienia śledzi to obojętnie co weźmiecie. Czy to będzie żyłka, czy plecionka, czy wędka, taka straka, owaka. Śledź nie jest wymagającą rybą, na pewno się fajnie pobawicie i będzie na pewno dużo fajnej zabawy. O ile ten śledź będzie, no my będziemy tutaj na pewno jeszcze nie raz na marinie, bo to jest fajna miejscóweczka. No i się tutaj fajnie łowi. I fajne słoneczko mamy.